ciąg dalszy masażu. Same plusy o masażu. Masaż można wykonywać zawsze i na każdym. Płeć nie gra tu roli, ani wiek. Nawet małe dziecko w wózeczku, w kołysce. Mama masuje bezwiednie, intuicyjnie. Głaszcze go po nóżkach, po brzuszku, bo wie, że jest to dobre, wyciszające, oczyszczające i uspokajające to małe dzieciątko. To samo jest ze zwierzętkami, jak je głaszczemy, to je masujemy. Czujemy przecież na własnym ciele, jak wykonujemy automasaż jakiejkolwiek części ciała, że jest to rzecz wspaniała. Przypominam o poprawie tego krążenia, o wytrzymałości, o tym, że jest ta regeneracja, gdy minie ten czas, jeżeli minie, a nigdy już tak samo nie będzie po tej zarazie, po tej pandemii, to my musimy z tym dalej żyć, musimy się przyzwyczajać, musimy, powinniśmy i musimy, nie tylko powinniśmy, przystosowywać się do nowych warunków, bo takie będzie nam stawiało i stawia życie. Masaż jest tutaj jedną z idealnych form regeneracji, jak wspomniałem, takiej rehabilitacji dla ciała. Jak przyjdzie ktoś taki zbolały, poobijany, to po masażu on wychodzi inny. Nawet jak nie wnikamy, co, czy tutaj cię trochę boli, czy tam trochę, a boli mnie wszędzie, raz mnie noga boli, później mnie przechodzi w klatkę piersiową, później chce mi rozedrzeć tą klatkę piersiową i przechodzi gdzieś na kark. Po wykonaniu masażu ciała to wszystko mija, albo za pierwszym razem, albo za którymś razem. Masaż masażowi nierówny. Najlepiej robić ich jak najwięcej i jak najczęściej. Ja polecam, dlatego że jest to wspaniała forma profilaktyczna, czyli zapobiegania leczeniu, ponieważ ciało staje się mocniejsze, lżejsze, lepiej funkcjonujące. Jak wspomniałem, kilka treningów daje tyle samo mniej więcej, co jeden dobry masaż dla stawów i mięśni. Czy one pracują inaczej? Stawy muszą właściwie pracować. Bóle i napięcia muszą być likwidowane. One nie mogą, nie mogę z nimi chodzić i żyć. Oczywiście większość tak robi, ale dlatego jest w takim stanie przygnębienia, takiego niezadowolenia, czy w zasadzie nie wiadomo jakiego stanu, bo a gdzieś tam mnie ciągnie w plecach. Albo jak za szybko czy za długo spaceruję, to zaczyna mnie noga boleć. Albo staw skokowy. Jeżeli wykonam to wyrównanie masażem, właściwą formą regeneracji, terapii, tego wyrównania, zawsze staram się naświetlić, wytłumaczyć każdemu, równowaga, wyrównanie, czegokolwiek. Jak się najadłeś za dużo, to musisz zrobić sobie taki mini post, żeby wyrównać. Jak zapłakałeś, to musisz się zaśmiać, ale szczerze, żeby zlikwidować ubytki, szkody. To samo jest z mięśniami, ze skórą, ze stawami. Mięśnie stają się sztywne, twardsze, ściągają się, takie w zasadzie częściowo stają się kamieniste, jakby kamienie mięśniowe. W niektórych miejscach u wielu osób powstają. To są symptomy napięć, dużych napięć, których teraz nam nie brakuje. Ten, kto potrafi się dostosować, a powinien każdy, po to, żeby nie być kulą u nogi innemu i żeby właściwie przeżywać każdy dzień, czy on jest zimny, czy ciepły, czy cięższy, czy jest ta pandemia większa, czy mniejsza, to ja muszę dbać o swoje otoczenie,
o swoją gwiazdę, bo każdy jest gwiazdą dla siebie, a także dla innych. I taką gwiazdką jest indywidualną. Jeden potrzebuje więcej masaży czy sportu, ruchu, drugi mniej, ale każdy tego potrzebuje. Nawołuję, propaguję i polecam bardzo każdemu masaże, gdziekolwiek się znajdujesz. Ja to robię, przemierzając teraz kilometry, jak widzę gabinet masażu, jak mam chwilę czasu, albo wymuszam ją, czy jak jestem w jakimś spa, biorę masaże na sobie, dlatego zawsze czuję się wspaniale. Do następnej gawędy.